bardzo. Chciałem z wielką radością powitać u nas pana profesora Piaseckiego, wybitnego specjalistę z zakresu przetwarzania języka naturalnego. Moim głębokim przekonaniem przetwarzanie języka naturalnego jest jedną z kluczowych technologii w ramach tego, co może nieprecyzyjnie nazywamy sztuczną inteligencją, a w szczególności dla nas w NASK-u, że taka umiejętność jest kluczowa. Umiejętność po pierwsze rozpoznania, gdzie są ważne grupy twórców w tym obszarze i pan profesor reprezentuje bardzo ważną grupę twórców w tym obszarze, ale mamy też na sali pana doktora Grodniczyka z innej grupy, z Instytutu Podstaw Informatyki. Wśród naszych pracowników są osoby, które zajmowały się, czy może dalej się zajmują przetwarzaniem języka naturalnego. Dlaczego dla nas to jest tak bardzo ważne? No bo choćby dlatego, że za około 2 lata nasz produkt, system EZD, system, który ma cyfryzować obszar administracji państwowej, samorządowej, spółek zależnych, a więc lekko licząc ponad 2 miliony użytkowników. To będzie pewna platforma, na której będziemy mogli właśnie stawiać urządzenia typu sztuczna inteligencja. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za przyjęcie naszego zaproszenia. Rozumiem, tytuł jest już się wyświetla, nie ma potrzeby do czytania. Zapraszamy. Rozumiem, prezentacja będzie trwała około godziny i jest tak. Też miejsce na... Tak, stąd się stoi. Ja z góry przepraszam, ale tak właśnie gdzieś za 15, pierwsza bym musiał się wymknąć, jasne. Ale tu zaopiekujemy się panem profesorem. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi bardzo miło być w NASK-u, jako reprezentując właśnie. Reprezentuję mój macierzysty jednostką jest Politechnika Wrocławska, Katedra Inteligencji Obliczeniowej, grupa naukowa G419, czyli technologii językowej, lingwistyki informatycznej. Do dodania tej reszty tytułu zmusiła mnie szefowa, profesor Kraśnicka. Myśmy chcieli przez długie lata poprzestać tylko na samym G419, ponieważ zajmujemy się wieloma obszarami, od lingwistyki po informatykę, więc ta nazwa powinna być znacznie dłuższa. Ale cóż, szefostwo czasami ma rację. Tak. Ale przede wszystkim również reprezentuję tutaj konsorcjum Klawin, które składa się w Polsce z 6 jednostek naukowych, o czym będziemy mówić. Między innymi jest tutaj dr Maciej Ogrodniczuk z Instytutu Podstaw Informatyki PAN, jednego z głównych partnerów w ramach konsorcjum. I właśnie głównie o Klawinie będę chciał mówić. Tylko Klawin, jako to jest to typowe w Polsce, nie ma osobowości prawnej, ponieważ jest konsorcjum naukowym, dlatego jest reprezentowane formalnie przez Politechnikę Wrocławską. Ale jak będą już Państwo zobaczycie, na poziomie europejskim Klawin ma, jak najbardziej ma osobowość prawną. Agenda, o czym chciałbym mówić. Właśnie, jaki jest mój główny cel przed dzisiejszym spotkaniem? Nie wiem, czy go dobrze zdefiniowałem, określiłem, ponieważ chciałem Państwu pokazać całe spektrum tego, czym się Klawin zajmuje w kontekście przydatności naszych działań w ramach różnego rodzaju systemów sztucznej inteligencji, rozwoju sztucznej inteligencji. W tej chwili Polska zaczyna wkraczać powoli, może trochę zbyt powoli, w pracę nad rozwojem sztucznej inteligencji. Wiele rzeczy się dzieje, bardziej oddolnie. I w wielu miejscach zauważam, że często w pewnym takim pośpiechu nie zauważa się możliwości, które już istnieją, narzędzi, zasobów gotowych, baz danych, które są do wykorzystania. A naszą, co będę podkreślał, naszą misją jest bardzo otwarta oferta, więc jest, wszystko, co tworzymy, jest do wykorzystania i bardzo nam zależy na tym, żeby to było wykorzystywane. Dlatego też chciałem dzisiaj zaprezentować taki szerszy przegląd i trochę zacząć się obawiać, czy przypadkiem nie będzie to zbyt powierzchowne i zbyt, może nawet trochę mało wchodzące w szczegóły, ale postanowiłem zostawić czas na pytania. No i jestem tutaj dzisiaj też jeszcze przez kilka godzin, także jestem bardzo otwarty potem na wszelkie bardziej szczegółowe rozmowy. Także z góry przepraszam, jeżeli to będzie trochę zbyt powierzchowne. Chciałem najpierw przedstawić ideę infrastruktury technologii językowych, czym to jest, skąd to się wzięło. Potem pokrótce konsorcjum Klawin Europejskie, które jest europejską rozproszoną infrastrukturą badawczą o już bardzo ustabilizowanej pozycji. Jest, myślę, dobrym przykładem takiej współpracy europejskiej, gdzie coś konkretnego powstaje. Usługi, później Klawin zajmuje się usługami, narzędziami badawczymi dla nauk humanistycznych i społecznych, jest to nasza misja, a z tego wyłania wiele z tych rzeczy może
być wykorzystany w ramach infrastruktury wspierającej rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. Chciałbym właśnie to pokazać. Potem dokonać przeglądu jakich konkretnych komponentów potoku przetwarzania szkieletowych aplikacji w obrębie technologii językowych, czyli oferty Klawin, tego czym dysponujemy, co już jest, a także po części, co planujemy zrobić, ale głównie się skupię na tym, co jest. Też to dla mnie inspiracją była mój wizyta na konferencji, która była organizowana w NASK-u jesienią, kiedy zauważyłem kilka ciekawych prac dotyczących analizy tekstów i tak trochę z żalem zauważyłem, że w kilku miejscach mielibyśmy dużo do zaproponowania, a nie było to dostrzeżone, więc właśnie też stąd mój cel, żeby pokazać, czym dysponujemy. Żeby ustalić pojęcia, zasoby językowe, pod tym hasłem będę rozumiał zbiory danych i bazy danych, ale opisujący język naturalny, jego użycie w sposób w jakimś stopniu sformalizowany. Obecnie już nie chodzi o budowę skomplikowanych modeli, na przykład logiki, bo jest to niepraktyczne, ale jakiś stopień sformalizacji jest tutaj pożądany, bo to ma służyć chociażby później jako podstawa do maszynowego uczenia albo do innych zastosowań, bardziej bezpośrednich. Narzędzia językowe to jest dość rozmyte grupa programów. Narzędzia językowe to wszystkie są przede wszystkim programy komputerowe do przetwarzania tekstu i mowy na różnych poziomach analizy języka naturalnego, o których jeszcze będę mówił, ale też wyłoniło się wiele takich programów, które utrwaliły się na zasadzie tradycji do automatycznej analizy struktur językowych i pod kątem różnych zastosowań, na przykład rozpoznawanie, klasyfikacja nazw własnych się okazała być bardzo istotną zagadnieniem, ponieważ nazwy własne czy innego rodzaju bardziej ścisłe odniesienia między tekstem a rzeczywistością są takim zakotwiczeniem tekstu w kontekście, więc to jest pierwszy punkt, od którego w ogóle zaczynamy wydobywanie informacji, wiedzy z tekstu. Więc program do rozpoznawania nazw własnych stał się jednym ze standardowych narzędzi. Tu oczywiście nie ma jakiejś ustalonej raz na zawsze klasyfikacji i typów i to jest ostatnio szczególnie widzimy, że się przenika. Technologia językowa to jest połączenie zasobów, narzędzi i niezbędnej infrastruktury, oczywiście jak przede wszystkim hardware'owej, ale okazuje się, że bardzo często zasoby nie pasują do narzędzi. To się zmienia powoli, ale ponieważ ta dziedzina ma dużą tradycję akademicką, to jest tutaj duża tradycja działania w rozproszeniu i tego, że jedno do drugiego nie pasuje, czasami nawet w obrębie jednej jednostki naukowej. Więc technologia językowa ma połączyć jedno zasoby z narzędziami w działające systemy. Infrastruktura językowa to jest wspólna baza technologiczna, która daje nam właśnie połączenie zróżnicowanych narzędzi, zasobów. Przepraszam, technologia to jest jakby suma, a infrastruktura to jest to, na oparciu o co to zaczyna wspólnie wszystko działać jako jeden system. I w 2004 bodajże roku, kiedy na fali traktatu lizbońskiego i jakiejś takiej nadziei i entuzjazmu powstała idea budowy infrastruktur badawczych w Europie, budowanej przez różne kraje wspólnie i wtedy dość liczne grono ludzi z dziedziny właśnie inżynierii języka, jak wolałbym nazywać, to języka naturalnego, zauważyli, że istnieje bardzo dużo już rozwiązań do analizy mowy, tekstu, a nie są one wykorzystywane. I zaczęli zastanawiać się, dlaczego? Dlaczego po kilkunastu latach w tym momencie rozwoju tych metod, pewnie już dojrzałości, nie są stosowane chociażby w badaniach, w perspektywie budowy infrastruktury badawczej? I okazało się, że zidentyfikowali szereg barier, które powodowały, że te narzędzia nie były używane poza gronem twórców. Fizyczna, że wtedy po prostu trudno było znaleźć, informacyjna, były gdzieś, ale słabo opisane, nieskatalogowane, bez łatwego zrozumienia, który plik jest czym. Technologiczna, brak standardów, problemy z połączeniem, problemy ze wspólną technologią, a często po stronie użytkowników brak sprzętu o określonych parametrach. I ciekawostka, ten problem powraca, bo przez kilka lat temu tego problemu nie było,
A teraz przy wielu nowych rozwiązaniach opartych na sieciach neuronowych, głębokich i tak dalej, sieciach neuronowych, okazuje się, że do sensownego użycia potrzeba mieć już całkiem wyspecjalizowanej maszyny. Czyli o dziwo, ten problem, który przez pewien czas nie istniał, wystarczył jakiś silny PC, silny komputer, teraz wrócił z powrotem. Wiele narzędzi po prostu nie działa bez, na odpowiednim poziomie efektywności, bez sprzętowych rozwiązań. Wiedzy, bardzo silna bariera. Użytkownikami są nie twórcy narzędzi do analizy języka. Często tutaj w Klawinie celujemy, działamy na rzecz humanistów, na rzecz ludzi z nauk społecznych. No i oczywiście nie możemy zakładać umiejętności programistycznych, a nawet wiedzy z dziedziny lingwistyki czy inżynierii języka naturalnego. To jest bardzo specyficzny obszar. No i wreszcie bariera prawna, która jest nieustającym koszmarem. Wszystkie zbiory tekstów, danych oczywiście gdzieś są w jakiś sposób, a najgorzej, kiedy są, nie wiadomo, kto ma prawa do nich, bo to już wtedy się mało co da zrobić. Ale też jeszcze same zasoby językowe, była tak pokutowała taka tradycja, mam w szufladzie, nie dam. Autentyczny przypadek z Polski. Nie będę oczywiście mówił kto, ale zbudowali ten ciekawy, piękny słownik za pieniądze publiczne, projektu europejskiego. No i przez kilka lat leżą i prosiłem, żeby mi go udostępnili do projektu badawczego. Dowiedziałem się w końcu po wykrętach, po rozmowie cztery oczy, $50,000 i wtedy mogę go z niego korzystać. Do dzisiaj z tego słownika nikt nie skorzystał. I sfinansowanie po prostu poszło do kosza, praktycznie do kosza. Więc takie historie też się zdarzały i nie tylko w Polsce oczywiście. Klawin chce, te bariery tutaj są na czerwono, dlatego że one stopują, a Klawin chce i od już dobrych 10 lat praktycznie więcej działamy na rzecz, żeby zlikwidowania tych barier. Jakieś praktyczne działania Klawinu zaczęły się w 2008 roku, z pierwszym bardzo niewielkim projektem europejskim. Jeszcze dołożyłem jedną rzecz, finansowa. To jest kwestia dyskusji w Klawinie. Kto powinien finansować infrastrukturę? Są różne koncepcje. Polska na szczęście przyjęła zasadę otwartości infrastruktury, przynajmniej w odniesieniu do Klawinu. W Polsce płaci Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziękujemy bardzo ministerstwu. I no, jest to rzeczywiście godne podziwu w porównaniu z innymi krajami w Europie. Nie wszędzie jest tak dobrze. Przechodząc do samego Klawinu, to jest Klawin to jest skrót od Common Language Resources and Technology Infrastructure, wspólne zasoby językowe, infrastruktura technologiczna. Miarę udało się trafić z akronimem. Klawin jest rozproszoną infrastrukturą badawczą, obejmuje w tej chwili jakieś 45, może już 47, to chyba dwa ostatnio się dołączyły centrów technologicznych i szerzenia wiedzy w 22 krajach. Wszystko jest połączone w ramach wspólnych standardów i działa jako jeden wspólny system. No, mniej więcej. Oczywiście są jakieś są cienie przy tego wszystkiego, ale jest to, mamy wiele standardów, które zostały wdrożone. Zakres działania, chcę zlikwidowanie tych barier, poprawa dostępności technologii językowej w szczególności w naukach humanistycznych i społecznych. A obszarem zainteresowania Klawinu są nie tyle języki europejskie, co języki istotne dla badań naukowych w Europie. Bo są różne ośrodki zajmujące się bardzo dziwnymi materiałami. Na przykład jest ośrodek dokumentowania języków wymierających w Nijmegen, który ma bardzo bogatą kolekcję materiałów z całego świata i oni też są częścią Klawinu, więc trudno powiedzieć, wiele języków z azjatyckich, afrykańskich jest też obszarze zainteresowania badaczy, których Klawin wspiera, więc nie można powiedzieć, że to jest tylko dla języków europejskich. Członkami Klawinu jest w tej chwili 20 państw. Klawin właśnie jest taką organizacją jako całość, że jest to konsorcjum państw, nie instytucji badawczych. Polska jest jednym z sześciu, było już nas siedmiu, ale na wypad, sześciu członków założycieli, którzy w tej chwili są w Klawinie. I to był cud, że Polska stała się członkiem założycielem. Naprawdę cud. Może nie będę wchodził w szczegóły, dygresje, ale to naprawdę był
za 5:12 dosłownie weszliśmy do klawinu. Ale jesteśmy, w niewielu instytucjach jesteśmy członkiem założycielem o takiej skali. Klawin stał się jedną, w tej chwili ma już status landmark wśród architektów badawczych, czyli już jesteśmy architekturą nie w rozwoju, tylko zbudowaną, działającą, nie jest projektem, jest instytucją. W Polsce, mimo że nie mamy osobowości prawnej, też mam nadzieję, że jesteśmy instytucją, a nie projektem. Mamy też 3 członków obserwatorów. Niedawno Islandia przeskoczyła z obserwatorów do członków z Francją. Zawsze są jakieś nadzieje, że kiedyś to stanie. Wielka Brytania, wiadomo, że w tej chwili zajmuje się innymi rzeczami, a ELPA rozważa, żeby stać się jednak też członkiem. Jakie są podstawowe funkcje klawinu jako całości? Po pierwsze, bardzo ważne jest to, że w każdym centrum klawinu mamy repozytoria, które gromadzą zasoby narzędzia. One są opisane według całkiem ciekawego standardu metadanych i to umożliwia centralne gromadzenie informacji o wszystkich zasobach, narzędziach, jakie zostały gdzieś zdeponowane. Więc jest wiadomo, jest jedno miejsce, skąd to można wyszukać. Jest też jedno miejsce, gdzie można przeszukać choćby wstępnie wszystkie zbiory tekstów, tak zwane korpusy. I od niedawna coraz większy nacisk kładziono na to, żeby też do jednego miejsca podłączać, to bardziej na zasadzie trochę zobaczenia, co jest. Wszystkie narzędzia i aplikacje. Nazywa się to Language Switchboard, gdzie możemy wrzucić dowolny zbiór tekstów i stara się ten system automatycznie rozpoznać, co może z tym zrobić, zaproponować narzędzia i te narzędzia można użyć. Powiedzmy sobie szczerze, do pracy naukowej jest to, czy bardziej intensywne jest to może trochę byłoby kłopotliwe, ale przynajmniej można łatwo zobaczyć, gdzie co działa i potem od tego miejsca pójść do konkretnej aplikacji. Konkretnego. Też poza tymi centralnymi rzeczami w ramach struktury sieci klawinu rozwijane jest wiele aplikacji badawczych, często na więcej niż jednego języka. Tutaj 2, które są nasze wymienione, tutaj będę jeszcze o nich mówił. Bardzo ważnym aspektem klawinu jest infrastruktura szerzenia wiedzy, gdzie rozwijamy sieć centrów typu K, centrów, czyli od klawinie przyjdźmy używać literki, żeby oznaczyć typy centrów, więc K to jest od knowledge i takie centra szerzenia wiedzy, jest szereg wymogów, między innymi najważniejszym jest to, że musi być odpowiedni pracownicy naukowi, musi być zespół za tym się kryć, stabilny zespół, musi wykazywać się już pewną specjalizację w różnych obszarach lingwistyki, technologii, wszystko co jest w obszarze działania klawinu i muszą chcieć pomagać ludziom, ponieważ centrum typu K jest zobowiązane, że w ciągu 2 dni roboczych wejść w kontakt z osobą, która przychodzi do takiego centrum. I to jest przykładowa lista, zapraszam na stronę klawinu, tam jest pełna, jest tych centrów już 15 bodajże. Każdy specjalizuje się w czymś trochę innym. Są centra specjalizujące się w konkretnych językach, jak na przykład nasze polskie Polingua, te, które wspiera wszystkie działania związane z zastosowaniami badawczymi technologii językowej dla języka polskiego i bardzo jesteśmy otwarci, czekamy na wszystkie Państwa zapytania, problemy, pomysły i oczywiście w tym momencie nie wykorzystujemy tylko nasze własne wrocławskie, ale także bardzo często kierujemy później zapytania do któregoś z naszych partnerów w ramach konsorcjum w klawinie. Mamy centra związane na przykład z dokumentowaniem uczenia się języka, szczególnie przez dzieci. Mamy centra związane z różnorodnością językową, z analizą mowy, z analizą składniową. Ta lista przyrasta. Jestem członkiem komitetu, który się zajmuje certyfikowaniem, ocenianiem i też działaniem na rzecz rozbudowy tej sieci i myślę, że to jest bardzo cenna część klawinu. Jak wejdziecie Państwo na stronę klawinu, to można znaleźć centralne usługi i narzędzia i tutaj między innymi jest
te Virtual Language Observatory, który, czyli po prostu katalog wszystkich zasobów, taki wirtualny katalog i też przeszukiwanie korpusów i możliwość tego Language Switchboard, czyli przetestowania gdyby narzędzi aplikacji badawczych. Nie będę tu chodził w szczegóły, jeśli chodzi o wirtualny katalog, po prostu gromadzi informacje z kilkudziesięciu repozytoriów i umożliwia facetowe wyszukiwanie. Jakość tego wyszukiwania zawsze trochę jest obciążona jakością metadanych, które ludzie wstawiają. Jest problem unifikacji. Jest to proces długotrwały, powolny. Staramy się poprawiać. Dlatego widząc ten problem, między innymi Klawin od kilku lat rozwija taką inicjatywę tematycznych zbiorów zasobów pod kątem różnego rodzaju, na przykład język parlamentarny, język narzędzia do rozpoznawania nazw, narzędzia do rozpoznawania form gramatycznych i co kilka miesięcy kolejny taki tematyczny zbiór. Bardzo ciekawą rzeczą jest możliwość przeszukania bardzo wielu korpusów z jednego miejsca, zadając pytanie. Więc język, który do przeszukiwania, czyli tych zbiorów tekstów, przepraszam, korpus to jest zbiór tekstów, jest ograniczony, ale to jest na tej zasadzie, żeby zobaczyć, gdzie co jest i potem przejść do konkretnego miejsca i konkretnej wyszukiwarki. Polska część Klawinu to jest 6 jednostek naukowych, właśnie powinienem od tego zacząć. Liderem jest Politechnika Wrocławska, tak się po prostu kiedyś w momencie umówiliśmy. Te jednostki naukowe, które wchodzą, to jest część, tak się fajnie złożyło, część są, połowa to partnerzy technologiczni, połowa to partnerzy humanistyczni, chociaż w przypadku Uniwersytetu Łódzkiego i Piotra Pędzika to trudno powiedzieć. To jest doktor habilitowany z anglistyki, ale z dużym zacięciem do działań informatycznych, ale też jak zmienia się w lingwistę, to też brzmi jak rasowy lingwista, więc to trudno powiedzieć, czy to jest partner bardziej humanistyczny, czy technologiczny. W każdym razie tego, co nie widać, to jest wyróżnikiem tego, była gotowość do działania otwartego na rzecz innych naukowców. Od samego początku ta grupa była dobrała się w taki sposób, że współdzieliliśmy ideę, że należy budować otwartą technologię językową na języka polskiego. I w ramach konsorcjum jest jedno polskie centrum, które jest utrzymywane przez Politechnikę, zapewnia zarówno repozytorium, aplikację, moc obliczeniową, działanie non-stop. Też Centrum Szerzenia Wiedzy jest przy centrum w ramach Politechniki, a też Klawin jest bardzo aktywny, polski jest bardzo aktywny we włączaniu się w te centralne rzeczy europejskie. Między innymi język polski jest w tej chwili drugim co do liczby zasobów, narzędzi widocznych na tym centralnym poziomie Klawinu, co już 2 lata temu zdziwiło Radę Naukową, Doradczą całego konsorcjum. Teraz, jaki jest związek Klawinu ze sztuczną inteligencją? Ostatnio miałem przyjemność uczestniczyć w pracach nad jakimś małym wkładem do strategii rozwoju sztucznej inteligencji i tak zastanawiając się nad tym, co jest ważne dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, żeby następował rozwój jakiejś dziedziny, należy dostarczyć narzędzi, możliwości wsparcia pewnego pułapu startowego, z którego można wyjść. I można by tutaj zidentyfikować szereg aspektów, które są wspólne i bardzo istotne dla różnych technik i algorytmów. Patrzę na razie szerzej na sztuczną inteligencję, które składają się jako bazę, która będzie stymulować rozwój. I można zobaczyć, tak jak edukacja, kształcenie kadr, centra badawcze, które napędzają edukację i też wspierają działania badawczo-rozwojowe. Bardzo istotne jest dostarczenie wyspecjalizowanych repozytoriów, moc obliczeniowych, infrastruktura danych, czyli dostępność danych, a w naszej dziedzinie szczególnie dostępność tekstów. Infrastruktura technologii językowej, czyli to, co Klawin robi dla nauk humanistycznych, można rozszerzyć i tak naprawdę od kilku lat to robimy, bo nasze rzeczy są otwarte, staramy się, żeby były szeroko wykorzystywane,
pomagamy wszystkim, wiele firm też z tego korzysta, więc w zasadzie to już weszliśmy w ten, w to, w tą ścieżkę wspierania wszystkich aplikacji, rozwiązań, które, gdzie jest wykorzystywany w jakiś sposób język naturalny. W szczególności Polski. Technologii multimedialnej, cyberbezpieczeństwa, prawna, tak patrzę na zegarek, no nie będę wchodził w szczegóły, bo chciałbym się skupić na tym i pokazać, czym infrastruktura technologii językowych dla sztucznej inteligencji jest, wychodząc oczywiście od przykładu klawinu, to jest, czy klawinu to inspiracją. Złożony system informatyczny wspierający zastosowania sztucznej inteligencji wszędzie tam, gdzie następuje komunikacja z ludźmi, czy mamy język taki czy nie w postaci, gdzie metody sztucznej inteligencji wykorzystują informacje lub wiedzę wyrażoną w języku naturalnym do uczenia się lub działania, bo mamy tutaj w dwóch kierunkach, albo program analizuje, albo uczy się, czyta z danych. Składowe. Podstawowe zasoby językowe i narzędzia językowe, specjalistyczne aplikacje do analizy języka, które można potem przekształcać, dostosowywać i budować na ich bazie. I bardzo ważne platformy technologiczne, które dają nam całe takie całą gotowy szkielet, na podstawie którego możemy konstruować własne potoki przetwarzania, dostosować do własnych potrzeb. Bardzo ważne jest to, jak przechodzimy do sztucznej inteligencji, czyli do zastosowań też praktycznych, bo o to chodzi o sztucznej inteligencji, są rozproszone systemy współbieżne i przetwarzanie bardzo dużych wolumenów danych i efektywne działanie. Na wiele rozwiązań nie jest bardzo dobrych, ale tylko dla bardzo małej skali, a przy większej skali wymaga bardzo kosztownej infrastruktury sprzętowej. Podstawowy potok przetwarzania, oczywiście to jest coś tak jak zwyczajny proszek nie istnieje, tak to samo nie istnieje podstawowy potok przetwarzania, ale można starać się zdefiniować jakiś taki szkielet, pokazać główne etapy i te kolory, które tutaj użyłem, to oznacza czerwone rzeczy, to jest to, co według mojego subiektywnego punktu widzenia jest jeszcze niedostatecznie rozwinięte dla języka polskiego. Zielone to jest to, co jest w tej chwili na dość dobrym poziomie. Niebieskie to jest to, co jest, nad czym prace trwają, natomiast na pewno dobrze byłoby zrobić znacznie więcej. I bardzo jest to miłe dla klawinu, że bardzo wiele tego zielonego koloru jest albo efektem prac klawinu, albo prac inspirowanych jakoś w jakiś sposób powiązanych z klawinem, pobudzonych przez klawin, więc ta mapa jeszcze z doby kilka lat temu była bardzo czerwona. Mamy po kolei wydobycie tekstu, jego często niestety korekta, bo pochodzi z różnych źródeł, z różnymi zanieczyszczeniami, segmentacja, potem analiza morfologiczna, wykrycie, co jest wyrazem, a co nie jest wyrazem, jakie cechy gramatyczne mają poszczególne wyrazy, ujednoznacznienie tych opisów, które często na przykład wyraz lata, to nie wiadomo, czy to chodzi o lato, o rok, czy o latać. Potem mam płytką analizę składniową, gdzie próbujemy wyodrębnić pewne te elementy struktury składniowej i tak często już od razu semantycznej, które da się w dostatecznie dużym stopniem pewności wyodrębnić. Ujednoznaczenie znaczeń leksykalnych, jakie znaczenia mają poszczególne słowa. Tutaj oczywiście też jest kwestia względem czego, musi mieć jakiś leksykon. Cały szereg działań pod hasłem wydobywania informacji, często też nazywane data mining w skrócie, chociaż ja bym to rozróżnił między wydobyciem informacji, a potem przekształcaniem informacji w wiedzę. Więc wspomniane rozpoznawanie nazw własnych, ich ujednoznacznienie, nie zawsze sama nazwa i od razu wiadomo, o jaki obiekt chodzi, rozpoznanie odniesień do czasu i relacji przestrzennych, rozpoznanie relacji semantycznych, wydobycie opisów sytuacji, jako bardziej złożonych opisów tego, co faktów, które są relacjonowane w tekście, ocena nastawienia
emocjonalnego i rozpoznania opinii, analiza struktury dyskursu, gdzie mamy rozpoznanie relacji różnego rodzaju semantycznych między fragmentami tekstu, no i taką głębszą analizę treści dialogu. Oczywiście tutaj jest wiele działań w dziedzinie chatbotów, ale to są zwykle dość powierzchowne i tu patrzę też z punktu widzenia tego, co się dzieje w ramach na poziomie naukowym. Mam też trochę poza tym potokiem, aby w poprzek rozpoznawania mowy, tłumaczenie maszynowe, które w Polsce od kilku lat trochę z racji wydaje mi się, że nie jest rozwijane za bardzo. I architektura technologii językowych jako baza technologiczna do tych modułów. I teraz tak patrząc na to, że czas u Państwa płynie dość szybko, to chciałem zasygnalizować właśnie też w ramach tego planu, które rzeczy są dostępne. Analiza morfologiczna na szczęście od wielu lat jest na bardzo wysokim poziomie w Polsce. No, oczywiście biedny Marcin Woliński się nasłuchuje o tych różnych jakichś przypadłościach Morfeusza, ale mimo wszystko Morfeusz to jest wysoki standard gdzie indziej pokrycia dostępności technologicznej, więc możemy mamy co najmniej, to jest ściągnąłem wczoraj, sprawdzałem, wydaje mi się, że to jest zaniżona liczba, że gdzieś jakieś publikacje, w której, czy gdzieś jakieś, ale nie mogłem dotrzeć. W oficjalnych źródłach to niestety tylko tyle, Marcin się pochwalił, że mamy 334 tysiące z kawałkiem lematów, czy podstawowych form i 3 miliona form fleksyjnych. Znaczy w języku polskim za dużo więcej nie ma. Też czasami jak w Morfeuszu dosypią za dużo nazw własnych, dziwnych to i skrótów i tak dalej, to robi się ten problem, bo nadgeneruje trochę, za dużo rozpoznaje, za dużo możliwości, więc to jest mniej więcej, mamy mniej więcej pełne pokrycie dla języka polskiego. Z przyjemnością możemy dowiedzieć, że korzystamy z Morfeusza. A, bardzo miło. Tak, bardzo polecam. Co prawda ma on narowy, czasami, ale dobra, nie wchodzimy w szczegóły. Jest bardzo dobry. Jeśli chodzi o nas, potem mam problem ujednoznacznienia. I to samo, co przykład Marcina przepuściłem przez jeden z naszych tagerów. Tu akurat tager z Wrocławia, właśnie czeski dostosowany przez nas. I jak akurat się nie pomylił, dlatego to skopiowałem na slajd. Nie, no to tager ma całkiem niezłą jakość i po prostu powybierał te analizy, które są właściwe w kontekstach i one są poprawne, więc nie będę tutaj wchodził w szczegóły. W jaki sposób można użyć naszych narzędzi? Wszystkie narzędzia, znaczy nie wszystkie, wiele narzędzi klawinowych jest dostępnych poprzez nasz centralny system, gdzie nas WS to Web Services, mamy dostęp do bardzo wielu narzędzi i po prostu po pierwsze są aplikacje dostępowe, to powiedzmy sobie szczerze, trochę do pobawienia się, chociaż jest opcja wczytaj korpus, więc można nawet bardzo duże dane tutaj przetworzyć i nawet są przetwarzane. Nasze centrum klawinu, które nie mam, w końcu nie wstawiłem slajdu, to może chwilę opowiem o tym. Mamy od kilku lat rozwiniętą architekturę, dość ciekawą, moim zespole są też ludzie ze specjalnościami w dziedzinie inżynierii oprogramowania, systemów współbieżnych. Jest taka ciekawa architektura, gdzie mamy zarówno język do definiowania potoku przetwarzania, jak i także system kolejkowania, żądania na wejściu są kolejkowane, następnie system automatycznie je przydziela poszczególnym procesom przetwarzającym i jest też nawet zbudowana pewna logika sterująca, że jak liczba żądań przyrasta, automatycznie system uruchamia coraz więcej procesów, system się rozszerza, też jest zbudowana logika mówiąca, których procesów, które są bardziej obliczeniochłonne, których potrzeba więcej uruchomić. Jak liczba żądań spada, ten system się z powodem zwija, żeby zaoszczędzić niepotrzebne zużywane zasoby i tak dalej. I to wszystko działa 24 godziny na dobę i obsługujemy już rocznie ponad 5 milionów różnego rodzaju żądań przetwarzania i ta liczba narasta. Oczywiście w dużej mierze tu się przyczyniają studenci do tego z różnymi swoimi działaniami, ale bardzo bardzo chętnie, niech idą i propagują możliwość wykorzystania. Prawdopodobnie w którymś momencie nastąpi taki czas, kiedy nam się to nasyci, będziemy musieli przydzielać jakoś ten czas dostępu. Jak ktoś będzie chciał nam, jak nasz drogi kolega z Krakowa nagle wziąć, powiedzieć mu, że no, jest aplikacja, już działa, może używać, to wziął, zaznaczył cały dysk i wrzucił nam wszystkie książki ze swojego kilkugigowego dysku. Przetworzyło się do następnego rana.
wysypało się w końcu na prezentacji wyników, bo nieopatrznie dla wygody użytkowników zapisywaliśmy do Excela. Excel ma ograniczoną pojemność i w tym momencie do CSV by poszło, do Excela niestety. Tutaj jak wrzucimy na nasz tagę, to aplikacja ma, no możemy też wpisać, możemy analizuj, potem możemy podejrzeć wynik. No to jest, żeby łatwo można było z tego skorzystać. Taka idea w Klawienie, że staramy się wszystko dostarczyć w formie aplikacji, właśnie, w jakiej formie? Aplikacji dostępowej dla użytkowników najmniej technologicznych, usług sieciowych z dokumentacją, gdzie wystarczy kawałek kodu wkleić, skopiować, wkleić i można działać. W tym momencie wszystkie działania są u nas na systemie, ale też gwarantujemy, że on działa. A jak nie, no to oczywiście tam mamy czas szybkiej reakcji. Uruchomialne moduły, ostatnio pieczołowicie wszystko zamieniamy na tak zwane dockery, czyli też dość proste, bez jakichś problemów instalacyjnych, bo rzeczywiście instalowanie z kodów źródłowych wielu naszych narzędzi to jest mały wyczyn. To prawda, ale dockery tutaj bardzo upraszczają. Wsparcie, powiedzmy, nasza dokumentacja no niestety nie jest miejscami taka jak dokumentacja komercyjna, za co przepraszamy, ale też jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie pytania i szybko rozsyłamy prośby do odpowiednich osób i pomagają. Dostępne tagery, jest ich całkiem sporo. Uruchomione są na stałe najstarszy i ten dość prosty na sieciach neuronowych, który przed chwilą pokazywałem. Najlepszy tager pochodzący z IPPAN obecnie na głębokich sieciach neuronowych. Jesteśmy bliscy jego uruchomienia, bo on niestety wymaga, znaczy my go korzystamy z niego, tylko żeby go uruchomić dla szerszej publiczności, szerszych grona użytkowników, to jest problem, że on wymaga maszyny z kartami graficznymi, inaczej nie chodzi dostatecznie szybko. I taką maszynę zakupiliśmy dodatkową i my mamy nadzieję, że niedługo już będzie uruchomiony. Na jego bazie stworzyliśmy jego modyfikację, CMC tagger, rozwinęliśmy, jest ciut lepszy, ale to nie o to chodziło. Ten tagger jest, powiedzmy, statystycznie mała różnica. No, nie będę mówił, że jest lepszy dla normalnych tekstów. O jego celem działanie jest co innego. Działanie na tekstach z mediów społecznościowych. W zasadzie nie powstał w projekcie klawinowym, powstał w projekcie dla jednej firmy, SentOne, ale firma się zgodziła, żeby te efekty działań przez nich opłacone były dostępne publicznie, więc jest na otwartej licencji. Można z niego korzystać. I też na otwartej licencji jest cały zbiór danych, które zbudowaliśmy do jego wytrenowania. I on na tych tekstach zanieczyszczonych jest znacznie lepszy niż inne tagery. Więc to jest jedno z takich wyzwań. Do czego można zastosować tagery? Pytanie, bo obserwuję często obecnie w Polsce, bierzemy teksty, bierzemy jakąś sieć neuronową, zapakujemy, uruchomimy i pójdzie. No, do pewnego momentu pójdzie. Są pewne blaski i cienie tego. Po pierwsze, tagę umożliwia lematyzację, taką prawdziwą. To znaczy możemy w kontekście dla słowa wyznaczyć jego formę podstawową, hasłową, słownikową. No i procenty dokładności tam, myślę, tak powyżej 98%. Może jestem trochę bardziej optymistyczny niż twórcy tagerów, ale tagery są też testowane na określonych zbiorach, ale tak obserwując, jak to działa w praktyce, to z lematyzacją nie ma problemu. Dalej, lematyzacja to no, podstawa indeksowania, wyszukiwania, porównywania dokumentów. Mamy zredukowaną też różnego rodzaju modele wektorowe na zlematyzowanej postaci, działają lepiej. Stworzyliśmy też narzędzie Polem do lematyzacji wielowyrazowych. To jest całkiem spore wyzwanie, szczególnie w przypadku nazw, a temi w mniejszym stopniu. I Polem osiąga 95%? Nie, około 92%, że pamiętam. Także jest to bardzo, bardzo wysoki wynik. Tagger jest punktem wyjścia do różnego rodzaju analiz statystycznych, wyrazów, form, własności. To nam już może dużo powiedzieć o tekście. Obecnie też wykorzystujemy tagger jako pierwszy krok do wydobywania słów kluczowych z tekstu i użycie tagera tutaj bardzo poprawia, ponieważ na podstawie wyników tagera możemy określić lepiej kandydatów na słowa kluczowe. Przykładem narzędzia, które prawie w dużej mierze jest oparte o wyniki tagera, jest LEM.
tutaj literacki eksplorator maszynowy, narzędzie, którego zostało zapomniane przez użytkowników. I on ma udostępnia szereg funkcji do bardzo prostych statystyk, a jednak bardzo przydatnych w zasadzie badawczych. Ponieważ wszystkie te funkcje aby zostały zaproponowane przez naukowców z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Więc umożliwia zamianę tekstu na taką postać, której już łatwiej coś policzyć. No, tu akurat mamy przykład wydobycia nazw własnych, do czego jest potrzebne już inne narzędzie do wydobywania nazw własnych. Kolejnym narzędziem, które jest, może nie jest tutaj, bym nie powiedział, że na zielono, tylko na niebiesko, to jest podział tekstu na podstawowe takie bloki. Po angielsku chunks, po polsku lansowałem hasło całostka, całostki. Co prawda całostka już miała i zasłania w lingwistyce, więc tutaj trochę spotkałem się z oporem. No ale wolę, jak staram się unikać słowa chunking. To jakoś nie uważam, że bardzo rodowitym polskim słowem. Mamy nasz wrocławski Jober jest bardziej, daje szersze pokrycie, mniejszą dokładność. Spade Adama Przepiłkowskiego daje lepszą dokładność, ale węższe pokrycie. Nie mam tu jeszcze idealnego narzędzia. Natomiast już mamy bardzo dobry parser. Przede wszystkim zależnościowy Aliny Wróblewskiej, który w pewnym stopniu też dziedziczy, czy korzysta z wyników Świgły głębokiego parsera. Znaczy nie głębokiego, tylko parsera składnikowego. I cała rodzina parserów tworzona przez Alinę Wróblewską, VPPAN, to już jest bardzo dobre narzędzie, które pokazuje nam, opisuje nam tekst w postaci grafu zależności między słowami, z którego można bardzo wiele danych wprowadza. Wadą jest to, że wprowadza pewien narzut czasowy, znacznie wolniejszy niż tagę, więc tu kwestia zysków i strat. Mamy też bardzo bogaty system zasobów leksykalnych do opisu znaczeń. Przede wszystkim jeden z największych na świecie słowników relacyjnych, opisujących znaczenia w postaci grafu powiązań znaczeniowych i słowosieć rozwinięty u nas na Politechnice i ściśle powiązany z Walentym, który został zbudowany w IPPAN, gdzie Walenty opisuje w jaki sposób, jakie struktury argumentów wymaga czasownik czy pewnego typu rzeczowniki w tekście pozytywnym składniowym, ale też semantycznym. I walenty jest powiązane ze słowosiecią semantyczną. Może żeby to jest zrzut ekranu z aplikacji do edycji słowosieci, gdzie widzimy poszczególne kształty, to są zbiory synonimów, łuki to są relacje znaczeniowe i można to dostrzec, że jest to sieć dla polskiego, ale powiązana jest też analogiczną siecią do angielskiego, więc mamy bardzo wielki, dwujęzyczny słownik, jest całkowicie dostępny na otwartej licencji. Mam tu porównanie go z innymi podobnymi tego typu słownikami na świecie. W tej chwili ma ponad 290 tysięcy haseł. Jest to jeden z największych słowników stworzonych do języka polskiego. Jest do wykorzystania. I też staramy się w ramach takiego prototypowego projektu połączyć, stworzyć miejsce, skąd można przeszukać kilka różnych słowników, ale może nie będę wchodził w szczegóły, bo z względów czasowych. Kolejne narzędzie, które chciałem zasygnalizować, to jest dziedzina, w której tutaj pokazuję Liner 2, program do rozpoznawania nas, jeszcze nie ten moment, nie właśnie, miałem mówić o jednoznaczeniu znaczeń. Zapamiętał mi się ten slajd, do Linera jeszcze wrócimy. Skoro mamy znaczenia zdefiniowane w słowniku, to pytanie w tekście zamek, w jakim znaczeniu występuje i stworzyliśmy program, rozwinęliśmy algorytmy zaproponowane na świecie, gdzie tekst jest w pewien sposób rzutowany na sieć, a następnie w tej sieci algorytmami propagacji staramy się ustalić, które znaczenia są jak najbardziej pobudzone, najbardziej reprezentatywne dla danego fragmentu tekstu. I osiągnęliśmy wyniki już na poziomie 60-70% dokładności, ale to działa dla tych kilkuset tysięcy znaczeń, które opisujemy w słowniku. I to jest taka dokładność praktyczna. Teoretyczna jest trochę, w zależności od zbioru, jest trochę niższa, natomiast praktyczna, do naszego oglądu, to jest między 60-70%. To jest dużo i mało. To jest mało, jeśli patrzeć na konkretne zdanie. Całkiem sporo, jeżeli patrzeć na zbiór tekstów i patrzeć na częstość znaczeń w zbiorze tekstów.
Lepiej wypada dla rzeczowników, gorzej dla czasowników. Pracujemy jeszcze nad tym, żeby to poprawić. Kolor to niebieski, nie jest jeszcze zielony. Ale do wykorzystania. Wydobywanie informacji, o którym już mówiłem wstępnie, czyli rozpoznawanie nazw własnych, ujednoznacznianie nazw własnych, rozpoznawanie odniesień do czasu, do relacji przestrzennych, co jest blisko czego, co jest w obrębie czego, to jest punkt wyjścia do rzutowania tekstu na mapę, do geolokalizacji, rozpoznawanie wielu różnych relacji semantycznych, atrybutów, posiadania, cech, powiązania między czasownikiem a jakimś obiektem i idziemy w kierunku wydobywania opisów sytuacji, żeby agregować rozpoznane elementy z tekstu w strukturę. Bardzo dobrze przedstawia się obszar rozpoznawania nazw własnych. Tutaj od wielu lat Michał Marcińczuk z naszego zespołu rozwija aplikację, która się nazywa Liner 2 i osiąga całkiem niezłą dokładność w rozpoznawaniu, co za chwilę pokażę. Jest to narzędzie jak najbardziej o znaczeniu praktycznym dla różnego rodzaju tekstów. Tu przy okazji nie wspominam za dużo o zasobach, ale potworzyliśmy w Klawinie i polecam Państwu uwadze, chociażby też po to, żeby na przykład można się pobawić różnymi metodami sztucznej inteligencji, ręcznie opisane, wysokiej jakości zasoby treningowo-testowe. Na przykład na Politechnice rozwijamy korpus Politechniki Wrocławskiej, który nie jest duży, ma 500 tysięcy słów, ale ma bardzo bogate różnego rodzaju metadane przypisane o nazwach własnych, o podziale na te całostki, o relacjach semantycznych, powiązaniach. Znaczeniach. Jest to zasób podobny, też jest kilka zasobów zbudowanych u innych partnerów Klawinu, w szczególności IPiPan. Polecam Państwu uwadze, ponieważ jest to kosztowało bardzo dużo wysiłku zbudowanie tych zasobów. One są wysokiej klasy, o kontrolowanej jakości, skrupulatnie. Nie są to takie rzeczy, gdzie sobie kilku studentów przysłowiowie poklikało i mamy metadane, których nie wiadomo tak naprawdę, co opisują. Liner 2, tutaj myślę, że to jest wynik jeszcze. To jest w 2017, myślę, że obecnie jest trochę wyższy. Mamy w zależności od tego, czy rozpoznajemy same granice nazw, czy 9 kategorii znaczeń semantycznych, czy 82, to wynik oczywiście jest mniejszy. Teraz wśród tych kategorii, przepraszam, mamy niektóre rozpoznaje lepiej, niektóre gorzej. Powstało obecnie też kilka jeszcze innych rozwiązań. W IP jest podobny Concraft, natomiast powstały te rozwiązania na przykład u nas w zespole Paul Dipner, też w IP, tylko ta nazwa w IP jest zabójcza. Kto, ten program do rozpoznawania nazw, jak się nazywa? NERV. A, aż tak prosto. Okej, okay, przepraszam. To w gdzieś jakiejś etapie zapamiętałem, że miał tam jakąś wieloczłonową. Okej, okay, NERV. Natomiast Poldip, rozwiązania na sieciach głębokich, to jest ciekawostka, rozwiązania na sieciach głębokich są trochę lepsze, tam jakieś 1-2%, natomiast są koszmarnie wolniejsze i wymagają bardzo dużych zasobów. I w bardzo wielu zastosowaniach, mimo że mamy lepsze rozwiązanie, czyli Poldipner, stosujemy cały czas Linera 2 i nawet nie udostępniamy tamtego rozwiązania jako działającej aplikacji, chociaż ktokolwiek chce, proszę bardzo, kody źródłowe, nawet Docker jest, ale bo jest kwestia bardzo dużej różnicy na wymogach w kości obliczeń, więc to jest też taki właśnie kwestia kompromisu. Czy potrzebujemy tego procenta dokładności więcej? Bo Linera 2 można douczyć i douczamy dla różnych dziedzin i wtedy dla konkretnej dziedziny się jego wyniki poprawiają. Więc taka sugestia z naszej praktyki, nie warto wszędzie koniecznie z uporem stosować najnowszych, głębokich sieci neuronowych, bo
bo inaczej to nie jesteśmy na odpowiednim poziomie. Jeszcze jeden obszar, który chciałbym wspomnieć, to semantyka dystrybucyjna, czyli idea reprezentowania znaczenia słowa poprzez wektor liczb, przez sekwencję liczb. Nie wchodząc w szczegóły, powstaje to w ten sposób, że obecnie stosuje się do budowy tego typu modeli sieci neuronowe, ale nie jest to idea w samej sieci, tylko w jednym elemencie tej sieci, takiej warstwie, gdzie do każdego słowa jest przypisane ileś wag, czyli liczb. Te liczby się trenuje w dwóch, na przykład w Word2Vec w dwóch podejściach. W jednym dla grupy słów chcemy przewidzieć, jakie wystąpi na wyjściu. W innym dla słowa chcemy przewidzieć, jakie inne słowa pojawią się w otoczeniu. Te modele różnią się własnościami, co przebadaliśmy. Są dostępne publikacje na ten temat, ale są do siebie zbliżone. Tych modeli powstało bardzo dużo i sukcesywnie je. Mam tutaj krótki przegląd. Niebieski kolor oznacza to, gdzie macie Państwo bardzo modele zbudowane na bardzo dużych danych do dyspozycji. Już niektóre kosztowały nas, na przykład skonstruowanie ELMO, modelu ELMO, to było 1,5 miesiąca pracy całkiem mocnej maszyny na full. I wszystkie te modele, które tutaj udostępniamy, są zbudowane na bardzo dużym korpusie, tak zwanym korpusie słowosieci, który obejmuje ponad 4,5 miliarda słów. Jest, myślę, że całkiem reprezentatywne języka polskiego i te modele osiągają całkiem niezłe wyniki w porównaniu do modeli zbudowanych na innych, mniejszych danych lub na danych tak po prostu pobranych z internetu. Co tak, żeby dać chociażby przedsmak tego, co to daje. Po pierwsze, w tej chwili modele wektorowe stały się prawie że standardem przy reprezentowaniu tekstu. No już prawie wręcz w wielu momentach to po prostu ludzie biorą tekst, biorą model wektorowy, zamieniają każdy wyraz na wektor i dopiero potem na tym dalej pracują w różnego rodzaju zadaniach. Nie zawsze to jest takie podejście, powiedzmy, standardowe, przynosi najlepsze rezultaty. Ale co się kryje w wektorach? To jest taki mały przykład. Dla słowa pigment popatrzy według modelu opartego na fast text, zbudowanego na korpusie słowosieci w wersji 10.0, czyli te 4,5 miliarda słów. Porównaliśmy wektory dla poszczególnych słów i wyznaczyliśmy listę najbardziej zbliżonych. Pigment jest dość trudnym słowem, bo jest w miarę rzadkie. Ale wyszło tam pigmentowo, pigmentowany. To są też różne formy, bo to jest to na korpusie niezlematyzowanym, czyli my mamy też te różne formy. I widzimy, że to się układa w całkiem bliską listę. No, dla psa to wygląda bardzo dobrze. No, nie da się ukryć, że jak 10 lat temu się zajmowałem semantyką dystrybucyjną, jeszcze bez modeli opartych na sieciach, to wyniki i na mniejszych danych to wyniki były znacznie gorsze. Możemy nawet później porównać. Więc ta lista, widzimy, że ta reprezentacja wektorowa potrafi tutaj uchwycić podobieństwo znaczeniowe między tymi słowami. Więc zachęcam, żeby z repozytorium Klawinu korzystać z tych modeli. Wspomniałem już o korpusach. Jeszcze może tylko jedno zagadnienie, analiza wydźwięku, którym się tutaj zajmujemy, czyli określeniem. Przyjęliśmy tutaj na potrzeby opisu słowosieci 5-stopniową skalę. Mocno negatywny, słabo negatywny, neutralny, słabo pozytywny, mocno pozytywny, ale też niejednoznaczny. Bardzo duża część słowosieci, 90 tysięcy znaczeń, jest ręcznie opisana takimi właśnie kategoriami, plus jeszcze emocje. I teraz też stworzyliśmy do dyspozycji korpus wydźwięku, myślę, że jedyny taki dostępny w Polsce, gdzie nie patrzyliśmy na gwiazdki, czy jakieś tam inne oceny ludzie sobie przypisali, tylko patrzyliśmy na każde zdanie po kolei. Pracowało dwóch anotatorów, psycholog i lingwista, według sprawdzonych wytycznych pod kontrolą doktor habilitowanej Moniki Zaś-Kozielińskiej, lingwistki. Zbudowaliśmy, myślę, całkiem, sprawdzaliśmy zgodność, zbudowaliśmy całkiem niezły zbiór z takich źródeł, jakie były dostępne. Tu mamy wymienione, ale staraliśmy się zróżnicować dziedziny. I na przykład też przy CNO staraliśmy się
wybrać jedynie rzeczywiste opinie, a nie produkty, znaczy opinie pisane na zamówienie. Do tego stopnia, na ile się udało to zrobić. Więc jest to do dyspozycji, bardzo duży zbiór. Wykorzystaliśmy go do wytrenowania różnych modeli do rozpoznawania wydźwięku. Działają całkiem nieźle, ale oczywiście w tej dziedzinie największym na sieciach głębokich, może z chęcią mogę potem powiedzieć jak coś kilka szczegółów, w miarę są przechody przenaszalne między dziedzinami. To zawsze największy problem, że jak trenujemy na przykład na opiniach dotyczących lekarzy, no to potem to słabiej działa na przykład dotyczących hotelarstwa. Więc nie jest to narzędzie jeszcze powiedzmy idealne, ale daje jakieś w miarę ciekawe, dobre wyniki. Już tylko sygnalizując, z poszczególnych narzędzi, zasobów budujemy też aplikacje wyższego poziomu, na przykład nasza aplikacja do analizy stylometrycznej, gdzie można załadować dokumenty i analizować je pod kątem podobieństwa, pod względem autorstwa, stylu, pochodzenia. Właśnie kryteria badawcze można wymyślić dowolnie. Proponuje ta aplikacja gotowe ustawienia, ale korzysta z naszych różnych narzędzi, więc dla użytkownik bardziej dociekliwy może wejść i poustawiać, z jakich cech, w jaki sposób ta aplikacja ma skorzystać. Jest bardzo ciekawa gama różnego rodzaju metod wizualizacji. Jednocześnie ta aplikacja w całości jest dostępna jako web serwis, więc z całej architektury można korzystać w własnym programie, no i też jest w całości dostępna jako kod źródłowy i Docker, więc można ją też u siebie zainstalować. I też ostatni przykład, rozszerzyliśmy interfejs z aplikacją możliwości grupowania semantycznego. Mamy też rozwiązania dla klasyfikacji semantycznej. No i chciałem tu różnie z metodami wizualizacji, ale chciałem to pokazać też po to, żeby doradzić użytkownikom, jakie metody stosować. Na kilku wzorcowych kolekcjach, tu akurat mamy dokumenty z Polskiej Agencji Prasowej, 5 kategorii semantycznych, testowaliśmy zarówno klasyfikację, oj, przepraszam, nie przetłumaczyłem, 95% dokładności na samych, to jest na wektorach już, to już jest na reprezentacji wektorowej. I w oparciu o te same dane testowaliśmy różnego rodzaju metody grupowania, czyli metody analizy danych. I to jest w oparciu o reprezentację w postaci słów, a tutaj mamy wyniki w postaci wektorów, które są wyższe, to znaczy tu każde słowo zostało zamienione na wektor. I jednocześnie porównaliśmy różne modele wektorowe, które są dostępne dla języka polskiego. W końcowej wersji prezentacji umieszczę odnośniki bibliograficzne. Dzisiaj jeszcze nie zdążyłem skomponować wszystkich, ale będziecie Państwo mieli. Więc ciekawostka, że Berta to jest produkt Google'a. Myśmy nie trenowali, bo trzeba mieć tego specjalną maszynę. Natomiast wzięliśmy to, co było gotowego. Elmo w tym momencie to też jest jeszcze gotowy model, nie nasz. Ale nasze ogólne doświadczenia są takie, że do klasyfikacji, grupowania tekstu, jak większych kawałków tekstów, a nie pojedynczych zdań, te dwa modele się nadają słabo, mimo że wzbudzają duże zainteresowanie w świecie obecnie. Więc prostsze rozwiązania to działają trochę lepiej. Kończąc, tutaj umieściłem kilka różnych przesłań. Najważniejsze przesłanie jest takie, proszę Państwa, klawin jest sensem istnienia klawinu, są użytkownicy, klawin istnieje dla użytkowników, korzystajcie. Bo też ministerstwo nas co roku rozlicza i słusznie z liczby użytkowników, czy jest klawin potrzebny. Myślę, że to jest bardzo rozsądne podejście, także zachęcam do korzystania i do współpracy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie profesorze. Czy ktoś ma pytania do pana profesora? Dzień dobry. Chciałem się dowiedzieć z takiego praktycznego punktu widzenia, jak duże powinny być próbki tekstu do tego, żeby stylometrycznie jakby określić autorstwo? Myślę, że kilkaset słów,
to zależy jak metodami. Metodami tymi, tymi co stosujemy do literatury, to jakieś 500 słów na próbkę, może trochę mniej, ale tyle byśmy potrzebowali. Ciekawostka, że najpierw mnie to bardzo zdziwiło, jak się zobaczyłem, że ludzie stosują też, próbują określać autorstwo tweetów, na przykład to są bardzo krótkie. Ale jak trochę się przyjrzałem temu, to tam okazuje się, że zwraca się uwagę na powtarzające się wątki tematyczne. I mimo, że w klasycznym analizie, klasycznej czy pod kątem literatury, właśnie dłuższych próbek, patrzymy głównie na słowa, które nie są związane z semantyką. I nawet kiedyś na potrzeby Webster stworzyłem taki słownik 212 bodajże w końcu słów, które metodami eksperymentalnymi nie wzbudzają powiązań semantycznych. Nie dzielą nam tekstu według treści, tylko według bardziej cech tego, który tworzy. To jest spójniki, to są jakieś partykuły, to są jakieś takie wyrazy, które bezwiednie wpisujemy. Tak jest w literaturze. Natomiast w takich krótkich formach jak tweety czy media społecznościowe, to absolutnie tego się nie da użyć, bo są za krótkie teksty. No ale tam w różnych badaniach wyszło, że ludzie, którzy dużo piszą, mimo że piszą o różnych zagadnieniach nawet, to mają jednak, używają mniej więcej pewnym okresie czasu, pewnego zbioru słów, pewnego sposobu opisywania. I to wychodzi w tej analizie wektorowej, takiej krótkiej formy. Ale to się zmienia w czasie. A propos, kontynuując tę stylometrię, a jak to narzędzie Webster ma się do stylu krakowskiego? Nie konkurujemy. Tak, idea przez pewien czas szło w web, bo Maciej Eder był współtwórcą pierwszej wersji Websty. Idea była bardziej taka, żeby zbudować interfejs. W tej chwili mamy zaproponowaliśmy trochę więcej różnych metod do grupowania. Wykonaliśmy szereg badań nad działaniem. A przede wszystkim mamy znacznie szerszy zakres narzędzi językowych, jakie można. To jest więcej tagowania, mniej zliczenia takiego. Mamy więcej cech, na które możemy liczyć. No właśnie o to mi chodzi, że to jest bardziej tych tagowania, tak? Tych na przykład. Podziały na części mowy, zdania, czy to tak. Nie do końca robią. I tak, różnica jest też taka, że narzędzie Macieja Edera jest bardziej pod kątem samodzielnego użycia z pewnymi elementami programowania, a tutaj stawiam na użytkowników, którzy nie znają w ogóle programowania i po prostu używają wersji z interfejsem webowym. A czy te narzędzia, na przykład typu Linearik, one są update'owane, tak. Później Morfeusz i jego na przykład tagowanie nas własnych też dostaje ten update, czy one są połączone te? Czy Morfeusz ma swój własny slogan nas własnych, Linear z niego nie korzysta. Znaczy w drugą stronę pewnie, w sensie jeśli doprecyzowujecie jakieś narzędzie konkretne, to później czy to narzędzie zbiorcze na przykład jakoś tam korzysta z... Staramy się. Tu są pewne... Są czasami, staramy się, żeby to wszystko ze sobą współgrało. Są takie momenty, kiedy ktoś coś zmieni, nie powie, zdarza się, jak najlepszej rodzinie, ale staramy się potem dochodzić do tego, żeby w jakimś czasie się to ustabilizowało w ciąg. Największy problem jest z zainstalowaniem czasami kilku narzędzi pochodzących z różnych źródeł, ale teraz technologia Dockerów nam już rozwiązała ten problem, więc u mnie w zespole jest chyba jedna osoba, która wie, jak połączyć tagę z Morfeuszem i coś z czymś. I raz to zrobił, zbudowaliśmy taki Docker i teraz na szczęście już ten problem odpadł. Także to jest czasami wyzwanie. Bo akurat my z Morfeusza korzystamy głównie pod kątem nas własnych, to zastanawiam się, czy w takim razie nie powinniśmy się przerzucić bardziej na tego Linera na przykład. Jedno i drugie, bo Morfeusz rozpoznaje to, co ma w słowniku. Ale z drugiej strony nie rozpoznaje kontekstowo. Pewien wyraz może niekoniecznie być w danym miejscu nazwą własną. Linear natomiast... Linear natomiast był duży słownik nazw własnych, który jest też do dyspozycji, to się nazywa N-Lexicon, ma 2 400 000 nazw własnych jest tam, ale on jest odpowiedzialny za mniej niż 1% dokładności Linera.
Linę bazuje na bardzo różnych rodzajach sygnałach kontekstowych, które sygnalizują możliwość wystąpienia nazwy w danym miejscu. A czy on zawiera w sobie na przykład bazę, nie wiem, ulic? Tak, w tym naszym NL-leksykonie jest dość dużo nazw ulic, ale jak już mówiłem, ten słownik, jest taka cecha w Linerze, że, która mówi mu o tym, że słowo jest rozpoznane w słowniku, ale bardziej tutaj słowniki wąskie, dziedzinowe dają. Słowa, które są sygnalizują kwalifikator, na przykład też właśnie ulica, czy miasto, czy jakieś takie słowo, które sygnalizuje, że za chwilę może pojawić się nazwa własna. I to jest mocna cecha w Linerze. Czy jeszcze jakieś pytania? A, jasne. Tak, przepraszam, przeskoczyłem. Jak jest tych. Tak, w klawinie mamy narzędzie wytrenowane do rozpoznawania mowy i dla mowy takiej nagranej w standardowych warunkach działa w miarę dobrze, tylko że trzeba pamiętać, nie może być oczywiście tutaj z komercyjnymi produktami, niestety się nie porówna, ale dlaczego? W tej chwili udało nam się zebrać jakieś 60 godzin transkrybowanego, opisanego ręcznie korpusu mowy. Komercyjne źródła są, komercyjne systemy są oparte na zbiorach od tysięcy godzin. Więc to jest główny problem. Mamy tutaj też narzędzia do podziału na wyrazy, do odmienia cech. Też często koledzy, to tym narzędziami do mowy znamy się koledzy z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i oni są też bardzo często zaangażują się w takie działania, na przykład ktoś ma kolekcję dokumentów, znaczy kolekcję nagrań. Chcemy przyspieszyć ich przepisanie do tekstu, transkrypcję i douczamy na próbce tych nagrań system, więc od strony użytkowej to jak do tej pory to są główne tego typu zastosowania. Możliwe, że uda nam się uruchomić bardzo duży projekt, który niby dostaliśmy, ale jest jeszcze długa droga, wyboista, ale może się uda się uruchomić, to wtedy tam będziemy starali się stworzyć korpus o objętości co najmniej 1000 godzin nagrań. To będzie już zasadnicza różnica, jak uda nam się to doprowadzić. Niestety korpusy mowy są jakoś bardzo komercyjnym zasobem i wszystkie, które zostały stworzone do języka polskiego, są skrzętnie trzymane, kosztują dużo pieniędzy. I też był jakiś bardzo duży projekt realizowany między innymi na Uniwersytecie Poznańskim z pieniędzy publicznych. Tam ponoć powstały jakieś bardzo duże zasoby i nie wiem, w jaki sposób się tego można dostać. To jest jakoś... Taki zasób sejmowy, który jest publicznie dostępny i są stenogramy z rozmów? On... Tysiące godzin na najróżniejsze tematy. On był tutaj włączony, jest częściowo jest tym wykorzystany w tym, ale rzeczywiście częściowo. To, co jest w stenogramach, to niestety nie odpowiada jeden do jednego temu, co zostało powiedziane i to jest ta największy problem. Tak, bo stenogramy pokazują rzeczywistość, jaka ma być, a nie jaka była. Komercja. Audiobooki to było. Część jest na open. Ale też jeszcze nie wystarczy mieć tekst i dźwięk, jeszcze jest połączyć. To jest ileś godzin pracy, żeby to zgrać dobrze, bo jeżeli mam mniej więcej, to się nie przyda do rozpoznawania mowy, do trenowania systemów. Więc jak uda mi się ten projekt uruchomić w kresie najbliższych tygodni, no to w tym momencie będziemy mieć szansę zbudowania bardzo poważnego, otwartego korpusu. To ostatnie już pytanie. Ale one są powiązane. Jeżeli chodzi o rozpoznawanie tych nazw własnych, czy ten model Liner, da się jakoś własnoręcznie nie, douczyć w jakiejś wąskiej dziedzinie? Tak, tylko trzeba przygotować dane.
Znaczy, no, to, czy, mamy też do tego narzędzie, się nazywa Infobex. Jest bardzo ciekawym, rozwijano przez nas od lat systemem do anotowania. To znaczy, że w tekście możemy zaznaczać stąd dotąd to jest to, stąd dotąd to jest to i tam mamy też różnego rodzaju mechanizmy do zarządzania całą grupą, żeby dwie osoby wykonywały to samo, żeby porównać ich zgodność, oszacować jakość danych. To jest bardzo rozbudowane narzędzie i to jest do dyspozycji. Mógłby pan powtórzyć nazwę tylko? Infobex. Infobex. Też jeszcze, póki państwo siedzicie, to bardzo proszę, jakie, macie jakiekolwiek pomysły, proszę, najlepiej piszcie na ten adres klawinowy, kontaktujcie się poprzez Centrum Szerzenia Wiedzy. W Klawinie mój kolega, dr Jan Wieczorek, jego stanowisko pracy się nazywa asystent użytkowników. Jego główną zadaniem jest być odpowiedzialny za kontakty z użytkownikami. Także każdy kontakt jest dla nas miły, cenny i proszę państwa, także nie bójcie się państwo zwracać z różnymi pomysłami, prośbami. No, pewne rzeczy się okażą może trudne w danym momencie, ale na pewno z wielkim zainteresowaniem się przyjrzymy wszystkim pomysłom. Też jeśli chodzi o komercyjne wykorzystanie, to nasza technologia jest otwarta, więc wszystko, co jest otwarte, oczywiście, proszę bardzo, można używać i jest nam miło, jak różne firmy używają naszych rozwiązań. No tutaj, w tym momencie, no trochę nasza chęć do jakiegoś daleko idącego wsparcia, no, naszą główną misją jest wspierać naukowców, za to nam ministerstwo płaci, no ale też oczywiście nie odpowiadamy na pytania. Także, i też współpracujemy z firmami w bardzo różnych projektach badawczo-wdrożeniowych. Tylko takie krótkie pytanie, takie open source'owe i podejście licencyjne jest tylko w polskim kraju, czy? No nie, to raczej to jest takie skrzywienie informatyków w ogóle tej chwili na świecie, ale w wielu krajach też jest dużo rzeczy dostępnych. No nie wszędzie jest tak dobrze, na przykład no, niemiecki Germanet jest jakoś absurdalnie niedostępny, nawet go nie można obejrzeć na stronie. Portugalska część jest też jakiś... No miły jest człowiek, który tym zarządza i nie mogę nigdy zrozumieć tego kontrastu między tym, że jest bardzo fajny człowiek i nic nie chce dać. Więc, ma jakieś, nie wiem, idee fix, że na tym gdzieś coś zarobi. No, no, także bywa. To też czasami osobowe kwestie. Dobrze, musimy niestety już kończyć. Panie profesorze, dziękujemy za wspaniały wykład i mamy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze pana gościć na naszym seminarium z jakimś kolejnym ciekawym tematem. Tak. Tym razem może już wybierzemy taki węższy i wtedy będę mógł wejść szczegółowo. Bardzo dziękujemy.